Richard Chamberlain i Jacqueline Smith. W filmie Tożsamość Borna. W pozostałych rolach Muzyka Lorenz Rosenthal. Zdjęcia Tony Pierce Roberts. Oparty na powieści Roberta Ludloma pod tym samym tytułem. Scenariusz Karol Sobieski. Reżyseria Roger Young. Kto tam? Ktoś tu jest? Thank you.
czuła za ten zaj. Ja czuła. Z jednej gęty. Czuję. Tato moja kobieta. Kto tu jest? Co za szczęście. Anglik. Gdzie jestem? Port Noir. Mała wioska na południu Francji. Nie ma drogich sklepów, turystów. Udało nam się uniknąć XX wieku. A może uda się zdechnąć przed XXI. Kim pan jest? Lekarzem. Jeffrey Washburn. A pan? Musimy zawiadomić władzę. Pewnie ktoś pana poszukuje. Jak się pan nazywa? Gdzie pan mieszka? Muszę komuś wystawić rachunek. To cud, że pan przeżył. Boli mnie głowa. Muszę się przespać. Przynajmniej nazwisko. Nazwisko? Nie mam pojęcia. O Boże, nie wiem. Czasem pamięć wraca. A czasem nic poza mglistymi wspomnieniami. Nie zajmowałem się chirurgią mózgu. Mogłem coś tam uszkodzić, jak wyciągałem kulę. Kulę? Koncentracja nic nie da. Tylko spokój. Niech obrazy same się pojawią. Niech zadziała podświadomość. Co robiłem na tym statku? Co mi się stało? Kto strzelał?
Muszę sobie przypomnieć. To tak nie działa. Ale zaginął statek. Musiała być jakaś informacja. Co jeszcze? Koszmary, złe sny. Nigdy nie widziałem tak gwałtownych. Aż dzieci ze wsi przychodziły patrzeć. Mówiłeś po francusku, hiszpańsku, niemiecku i w jakimś wschodnim języku. Nic nie pamiętam. Poza tym miałeś operację plastyczną. Co? Masz zmieniony nos i policzki. Dawniej wyglądałeś inaczej. Pewnie jakiś wypadek. Nie sądzę. Blizny byłyby inne. Takie jak pozostałe, które masz wszędzie. Zdobyłeś je jakieś 15 lat temu. Blizny po kulach, odłamkach, coś w tym guście. Jakaś wojna? Może, ale lekarze wojskowi nie szyją na ogół tak dokładnie. To wszystko jest bardzo dziwne. To jak mam się dowiedzieć, kim jestem, jeśli nie jestem sobą? Co mam zrobić? Pomóż mi. Rozłóż go. Szybko. Rozłóż go. Nie wiem, jak to zrobiłem. Ja też nie. Pozostałe wiadomości. Wydalono dziś 3 kubańskich dyplomatów. Podobno ma to związek z ogólnoświatowymi poszukiwaniami terrorysty używającego imienia Carlos. Carlos jest poszukiwany za zabójstwo ambasadora Lilanda w Marsylii. Carlos ma powiązania z różnymi ugrupowaniami terrorystycznymi. Z frakcją Armii Czerwonej, z zachodnio-niemiecką grupą Badr-Meinhof i z tureckim odłamem OWP. Chociaż agencje nie mają zdjęcia Carlosa, podobno widziano go od czasu zamordowania ambasadora w Bejrucie i Londynie.
And that's the world news for this hour from Radio Luxembourg. Does the name Carlos... Czy imię Carlos coś ci mówi? Nothing, should it? Nie, nic. Sure. Na pewno? Vague feelings. Może coś czujesz? Carlos. I don't know. Nie wiem, może coś czuję. A co? Feelings of... Niebezpieczeństwo. Danger. Something. Coś. I don't know, Jeff. Who's Carlos? Nie wiem, a kto to jest? Just a name. Tu tylko imię. Why here, Jeff? Dlaczego stąd nie wyjedziesz? Jesteś dobrym lekarzem. Powiedzieli, że piję. Że zabiłem dwóch pacjentów podczas operacji, bo byłem pijany. Jeden jakoś by mi uszedł, ale nie dwóch. Podobno zauważyli jakąś prawidłowość. No i więcej noża mi do ręki nie dali. Poznał mnie, on mnie zna. Stój! Stój! Powiedzieli, że trudno cię zabić. Nic ci nie jest? Muszę go złapać. On wie, kim jestem. Ktoś chce cię zabić. Wiedzą, że żyjesz. Wrócą tu. Musisz stąd wyjechać. Tu już nie jest bezpiecznie. Ktoś przyjedzie po ciebie. Mój znajomy. Mam u niego dług. Zawiezie cię do Marsylii. Co to? Pieniądze. Niewiele, ale na początek starczy. Nie mogę. Daj spokój. Ja ich nie potrzebuję, a ty tak. Masz paszport. Przerobią ci go. Ten mój znajomy wie, kto to robi. Nie wystarczy ci, że mi życie uratowałeś? Od lat nie robiłem nic podobnego. Teraz w ciebie zainwestowałem. Nigdy ci tego nie zapomnę. Widzisz, nie powiedziałem ci najważniejszego. Ale teraz muszę ci to powiedzieć. Chodź, zobacz. Co to? A co widzisz? Mikrofilm, cyfry. A nad nimi? Gemeinschaft Bank Zürich. Nic nie rozumiem. W Szwajcarii podpisujesz się numerem. Wtedy możesz korzystać z konta. Skąd to masz? Z twojego biodra. Zaszyto ci to pod skórę. I nic nie powiedziałeś? Wiesz, co to znaczy? Nie jestem pewien, może... W tym banku są wszystkie odpowiedzi. Nie przesadzałbym tak bardzo. Jest już. Idź. Wrócę. Ja się stąd nie ruszam. Powodzenia. Dokąd? Są tu jakieś dobre hotele? Ritz, Palace, Carillon de Lac. To bardzo ekskluzywny hotel, bez rezerwacji. Tam jedziemy. Bardzo proszę.
invented him. Jak to miło, że pan znowu do nas przyjechał. Dawno pana nie widzieliśmy. Raczej tak. Może pan coś dla mnie zrobić, Herr Stossel? Nadwyrężyłem sobie rękę. Mógłby pan za mnie to wypełnić? Oczywiście. Czy wezwać lekarza? Może później. Ale musi się pan podpisać i poproszę o paszport. Coś się stało? Paszport mam na samym dole, później przyniosę. Bardzo proszę. Czy takie same warunki jak zwykle? Może coś się zmieniło. Jakie były dawniej? Dla nikogo pana nie ma, ale natychmiast pana informować o wszystkim, oprócz oczywiście pańskiego pracodawcy Treadstone 71. Zgadza się? Jest pan doskonały. Nie zapomnę o panu. Zawsze był pan bardzo hojny. Dość już mam tego. Chcę wyjść za mąż, mieć dziecko, nauczyć się grać na saksofonie. Zawsze tak mówisz przed wykładem. Dziś naprawdę to zabłyśniesz, ale ciebie nie będzie. Nic na to nie poradzę. W związku ze sprawą terrorysty Carlosa, Francja wydaliła 3 kubańskich dyplomatów. Carlos jest poszukiwany za zabójstwo amerykańskiego ambasadora Howarda Lelanda. Leland został zabity strzałem w szyję z broni o dużej sile rażenia. Jak nie ma nic pod Treadstone 71, to może samo Treadstone. A pod przedsiębiorstwo, spółka, korporacja? A może 2 osobne słowa, Treadstone? Musi gdzieś być. Może inne dzielnice, Queens, Brooklyn. Nie wiem, jakie to przedsiębiorstwo. Może bank lub coś w tym guście. A mogłaby pani sprawdzić w numerach zastrzeżonych? Powie mi pani tylko, czy numer tam jest. Wiem przecież, że ma pani dostęp. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Ja go znam. Zaostrzyliśmy środki bezpieczeństwa we wszystkich ambasadach. Współpracujemy oczywiście z Interpolem. Był pan odpowiedzialny za bezpieczeństwo ambasadora Lelanda. Co ma pan do powiedzenia w sprawie zabójstwa? Kto to jest? Skąd ja go znam? Jestem bardzo wzburzony. To był bliski przyjaciel. Jak znajdziemy Carlosa, a znajdziemy go, mam zamiar sam go przesłuchać. To wszystko, dziękuję. Z Nicei mówił do państwa Nigel Coleman. Słucham pana. Mam u was konto. Ile zer poprzedza numer, będę mógł skierować pana do właściwego okienka? 3 zera. Winda z lewej strony, 5. piętro.
Trzy zera jadą na piąte piętro. Nazywam się Fritz Koenig. Trzy zera na ogół wcześniej się umawiają. Chyba zaskoczył pan ludzi na dole. Nic na to nie poradzę. Śpieszę się. Oczywiście. Proszę złożyć podpis. Proszę o podpis. Oczywiście. Proszę zaczekać tu obok. Dokąd pan to bierze? Muszę sprawdzić podpis. Bardzo się śpieszę. Pan sam wyznaczył taką procedurę. Mamy odciski palców. Jesteśmy gotowi na dole. Jestem Walter Apfel, do usług. Jest pan zadowolony z pobytu? Tak, mam pokój z widokiem na jezioro. Czy mam otworzyć, czy sam woli pan to zrobić? Proszę otworzyć. Oczywiście, że mogę otworzyć, ale na pańską odpowiedzialność. Jeśli pan jest upoważniony... Oczywiście. Tyle, że się śpieszę. Muszę przelać pieniądze za granicę. Może mi pan w tym pomóc? Ale do tego potrzebne jest pańskie nazwisko. Dobrze. Proszę otworzyć. Coś się stało? Skąd? Nazywam się Jason Bourne. Bardzo mi miło. Oczywiście pańskie nazwisko będę znał tylko ja. Słowo pracownika banku. Dziękuję. Chciałbym przekazać pieniądze do Bank of France w Port Noir na nazwisko doktora Jeffrey'a Washburna. Dobrze, ile? Milion dolarów. Dobrze. Coś jeszcze? 7 milionów na moje konto w... Gdzie? W Paryżu. Bardzo proszę, do jakiego banku? Z pewnością macie tam bank, z którym stale współpracujecie. Oczywiście. Valois Bank de Paris. Dobrze. A 300 tysięcy franków poproszę teraz, gotówką. To potrwa sekundę. Zaraz przyniosę pieniądze. Thank you.
money, sir. Proszę pieniądze. Anytime we can be of assistance. Jesteśmy zawsze do usług. Thank you. Dziękuję. Goodbye. Do widzenia. Ilu na dole? Ilu? Jeden na zewnątrz w srebrnym Mercedesie. Przepraszam, czy to... Yes, Dostal. This is Mr. Bourne in 402. To Bourne z pokoju 402. Proszę o rachunek i taksówkę. I'm on my way down. Zaraz będę na dole. The taxi's waiting. Taksówka czeka. Rachunek jak zwykle w dolarach i frankach. Jakby były jakieś wiadomości dla mnie, proszę poczekać, aż przyślą swój adres. Bardzo proszę. Mógłby pan to wysłać? Jakby była odpowiedź, jestem w sali wykładowej. Dobrze. Mogę pani towarzyszyć na wykład? Pan z branży? Czy my się znamy? To ja najgłośniej biłem brawo na pani wykładzie. Proszę o następne przeźrocze. Puszczaj. Kim pan jest? Jest tu drugie wyjście. A skąd ja mam wiedzieć? Rób co każę. And inflation rates for Germany and her principal economic partners, France, Italy, and the Netherlands. Since the inception of the EMS in 1979, there has been a marked convergence of inflation rates. As proxied by the yield curve slopes, this has been due to the gradual tightening of monetary policies, with France, Italy and the Netherlands tending to have tighter monetary policies than Germany. This supports our view that a deflationary bias has been imposed on the rest of Europe by Germany via the EMS. Ah!
Łamie mi pan rękę. Nie łamię. Puszczaj. W pani samochodzie. Nie mam samochodu. Widziałem kluczyki. Mój samochód stoi na lotnisku w Ottawie. Który? Panią też zabiją. Jedziemy. Do dechy. Turn right onto the bridge. Za mostem skręcimy w prawo. Dokąd jedziemy? Tell me! Dokąd? Do restauracji Dry Appenhauser. Niech mnie pan wypuści, wrócę taksówką. Puszczę panią w Dry Appenhauser. Jedziemy. Dlaczego tam jedziemy? Nie wiem. Zawracaj. Wejdzie pani ze mną do restauracji. Powiedział pan, że mnie tu puści. Więcej tego nie zrobię. Zrobisz. Jak będzie okazja, to uciekniesz. Ale mówię ci, że ci się nie uda. Nawet nie będę próbować. Tylko niech mnie pan potem puści. Dobrze, kiedy? Kiedy to, co zrobisz i powiesz, nie będzie miało znaczenia. Nie chcę ci nic zrobić, nie zmuszaj mnie. Proszę się uczesać, okropnie pani wygląda. Jak zacznie pani rozrabiać, coś się może komuś przytrafić, a wtedy to będzie pani odpowiedzialność. Pani nie pokazuje twarzy. Kto to jest? Nie wiem. Niech się pani odwróci do ściany. Dlaczego mi to robisz? Lubię twoją kuchnię. Mam rodzinę. Zabiją żonę i dzieci.
Dałem ci kopertę. Zrobiłem wszystko, co mi kazano. Tak, jak chciałeś. Zapłacili ci? Nic im nie powiedziałem. Czego się boisz? Jestem turystą. Przyszliśmy na obiad. Proszę, wyjdź stąd. Mów, co wiesz, szybko. Może ktoś sypnął. Policja. Była tu policja, Interpol. Szukają cię. A ci, którzy nie mają skrupułów, też tu byli. Powiedziałem, że cię nie widziałem. Zabiją mnie. Przesadzasz. Za co mi to robisz? Dlaczego się tak boisz? Jakiś miesiąc temu poszła plotka, że żyjesz. Każdy, kto wie cokolwiek, miał zadzwonić pod specjalny numer w Interpolu. Kilka państw wyznaczyło nagrody. Wszystko miało być ściśle tajne. Potrzebowałeś pieniędzy? Nie, uwierz mi. Przysięgam, nic nie... A kto w takim razie? Może Czernak? Kopertę dostałem od niego. Znasz go. Nigdy nic nie mówi. Gdzie on jest? Tam, gdzie zwykle. Bez numerów. Löwenstrasse. Jaki numer? Taki jak dawniej. Odpowiadaj na pytania. 37. Co było w kopercie? Nie wiem, nie zaglądałem. Jak jeszcze raz skłamiesz, to cię rozwalę. Pieniądze? Chyba tak. Nic nie wziąłem. Jak coś się nie zgadza, za co były te pieniądze? Za co? Dlaczego chcesz mnie zniszczyć? Czytam gazety, oglądam telewizję. Było na pierwszych stronach. Zamordowanie ambasadora Lilanda. Nie chcę tam iść. Nic więcej nie chcę słyszeć. Nie chcę być świadkiem. Puść mnie, nie pójdę na policję. Będziemy na górze, zapukam. Jeśli otworzy drzwi, nie ruszaj się. A jeśli zapyta, kto tam, powiedz, że przesyłka z Dry Alpenhauser. Nie znam niemieckiego. Mam dla pana wiadomość. Co to za wiadomość? Od przyjaciela z Dry Alpenhauser. Nie znam nikogo takiego. A czy w tym domu mieszka jakiś inny pan Czernak? Powiedziano mi, że to tu. Wsuń to pod drzwi. Nie mogę. Muszę sprawdzić, czy to pan. Czego chcesz? Siedź tu i bądź cicho. Powiedziałeś, że wtedy był ostatni raz. Nie mogę dłużej ryzykować. Kto ci dał kopertę, którą dostałem w Dry Alpenhauser? Posłaniec. Normalnie. Od kogo była przesyłka? Skąd mam wiedzieć? Jak zwykle przyszła w paczce, rozpakowałem i posłałem dalej. To ty wymyśliłeś ten system.
Dlaczego zadajesz takie pytania? Powiedziałeś, że więcej nie przyjdziesz, bo zrobiło się niebezpiecznie. Brakowało pieniędzy. Widocznie nie zapłacono. Nigdy nie otwieram kopert, przecież wiesz. Brakowało? Nie wierzę. Jakby brakowało, nie wykonałbyś zadania, a ty je wykonałeś. Jakie zadanie? Po co przyszedłeś? Co to za dziewczyna? Zapłacą za twojego trupa. Chodź, uciekamy. Tylko nic nie próbuj. Kaleka chciał mnie zabić. Zabiłem go w obronie własnej. Wsiadaj. Zabiłeś bezbronnego człowieka. Jedziemy. Dokąd? Nie powiedziałeś dokąd. W bezpieczne miejsce. Czerwone drzwi. Boarding house. Internat. Stepdeckstrasse. Zabito człowieka. Już dobrze, jesteśmy z policji. Tak, bił mnie i zabił tego biedaka na wózku inwalidzkim. Herr Koenig, to pani Saint-Jacques. Była razem z nim. Zabił Czernaka. Tak, zabił go, ale sam jest ranny. Poważnie? Zemdlał, ma ranę na głowie. Kto to jest? Używa wielu nazwisk. To kameleon. Ale jak już pani wie, to morderca. Bezlitosny morderca. Jest mordercą? Tak. Powiedział, jak chce uciec z Zurychu? Dokąd chce pójść? Nie, nie, coś tylko bełkotał. Nic nie powiedział? Zaraz, coś mamrotał, jakaś ulica. Stepdeckstrasse? Tak, tak. Internat z czerwonymi drzwiami. Vielen Dank, Monsieur. All right. That's okay.
Znowu pan. Same kłopoty przez pana. Niech pan odejdzie. Miał pan nie wracać. Zadzwonić po lekarza? Jakieś instrukcje? Zamordowanie Lilanda. Przyjąłeś zadanie. Zabiłeś tego biadaka. Ale on chciał mnie zabić. Czy imię Carlos coś ci mówi? Szukamy Carlosa. Zapłacą za twojego trupa. Pan Bourne, nareszcie. To on. Boże. Ty? Razem z nimi? Gratuluję. To policja. Coraz lepiej. Tak, jak się umawialiśmy. Mogą mnie panowie odwieźć do hotelu? Do rzeki z nią. Zabij. Krzycz ile sił. Wrzeszcz, głośno. Idiota. Ile wam płacą? Zapłacą dwa razy więcej. Byłeś w banku, wiesz, że mam pieniądze. Nawet bym nie dotknął twoich pieniędzy. Dlaczego? Chyba żartujesz. Żeby wykorzystać pieniądze, trzeba trochę pożyć. 5 minut bym nie przeżył. Do samochodu go. Złamiemy mu palce. Przeszukaj go. Die andere Hand. Zatrzymaj samochód. Zatrzymaj.
Rzeka. Mają wrzucić do rzeki. Odejdź. Wsiadaj do wozu i uciekaj. Wrócą tu. Zabiją cię. Co robisz? Wsiadaj do auta i pryskaj. Chciał mnie zgwałcić. Uratowałeś mnie. Wstawaj.
Jak ja mam stąd wyjechać? Zgłupiałam. Boże, ratuj. Bolało? To dobrze. Kto tam? To ja. Gdzie jesteśmy? Regensburg, 50 kilometrów od Zurichu. Jak tu przyjechaliśmy? Podjęłam najtrudniejszą decyzję w życiu. Może dlatego, że o mało go nie straciłem. A może dlatego, że mnie uratowałeś. Pomogę ci przez chwilę. Przecież wiesz, kim jestem. Nie wiem. Wiem tylko, że uratowałeś mi życie. Już się o mnie nie boisz? Boję się. Widziałam, jak zabijasz jedną ręką. To okropne. Ale mnie uratowałeś. Jesteś aż tak naiwna? Nie, mam twój rewolwer. Miałaś wykład w hotelu. Czym się zajmujesz? Ekonomią. Pracuję w kanadyjskiej Radzie Ekonomicznej. Przy Departamencie Skarbu. Ciekawe, dlaczego nie ma nic w gazetach o porwaniu pięknej ekonomistki. Jak to załatwiłaś? Zadzwoniłam do przyjaciółki. Powiedziałam, żeby coś wymyśliłam. Powiedziałam jej, że mam romans i że wrócę za parę dni. To wszystko? Kiwasz głową? Ratuję ci życie. Medal chcesz dostać? Nie, znać prawdę. Sam jej nie znam. Stać cię na więcej. Raczej nie. Mówią, że nazywam się Bourne. Jason Bourne. Mówią? Kto?
Moje życie zaczęło się miesiąc temu. Morze wyrzuciło mnie na plażę w rybackiej wiosce Port Noir. Nie mam przeszłości, nic nie pamiętam. Nie wiem, kim jestem, nie wiem też, dlaczego potrafią zabijać. Ani nie wiem, kto chce mnie zabić. I ja mam w to wierzyć? Skąd? Sam w to nie wierzę. Chyba jestem nienormalny. W Dry Alpenhauser kazałeś mi ukryć twarz, żeby mnie nie rozpoznano. Bo po co? Tak nie rozumuję. Morderca? Może zacznij myśleć. Koperty pełne pieniędzy, dostarczone za wykonanie zadania. Mam konto numerowe, a na nim 15 milionów dolarów. Skąd te pieniądze? Od Treadstone 71? Kim oni są? Dlaczego nie mogę ich odnaleźć? Skąd człowiek jak ja, posiadający takie umiejętności, może mieć tyle forsy? O czym myślisz? Myślę, że nic nie wiem, ale poważnie. Gazety coś ci przypominają? Problemy nad Morzem Śródziemnym, Bliski Wschód, handel bronią. Wiem dużo więcej niż jest napisane w tych gazetach. Może pracowałeś w służbie dyplomatycznej i znam się na broni, znam walki wschodu i mam konto numerowe w Szwajcarii? Pomyśl o podróżach. Co widzisz? Pociągi, samochody, samoloty? Wszystko. Kto cię spotyka? Jakieś twarze? Ulice. Ulice? Dlaczego? Nie wiem, twarze w cieniu, zamazane. Ulica. Może biura? Czasem, nie zawsze. Te twarze to mężczyźni czy kobiety? Mężczyźni. Mówią coś? Nie wiem. Nie ma głosów, żadnych słów. A spotkania? Kto cię umawiał? Skąd wiedziałeś, dokąd jechać? Telefony. Skąd? Nie wiem. Musiałeś oddzwaniać. Czy do Treadstone? Pomyśl. Nie mogę. Oni do mnie dzwonili. Ja nigdy. A jak myślisz o pieniądzach, co ci przychodzi do głowy? Śmierć. Kup sobie bilet do domu, do Petera. Zapomniałam, to ty byłeś za nami w hotelu. Chyba nie zrozumiałeś. Jutro lecisz. Nauczysz się grać na saksofonie, wyjdziesz za Petera, zapomnisz o wszystkim. Peter to mój szef, kolega ze studiów. Może kiedyś na początku coś mi się wydawało. Ale on lubuje się w beznadziejnych kobietach. Ja też. Jadę z tobą do Paryża. Nie.
Wystarczyło, że zbliżyłem się do tego konta, a już pół Curichu chciało mnie zabić. Dlatego jestem ci potrzebna. Znam się na bankach. Wiem, o co pytać i jak interpretować odpowiedzi. Nie chcę cię w to wciągać. Nie chcę, żeby ci się stała krzywda. Mam wysokie stanowisko w Departamencie Skarbu Kanady. Mam przepustki, dostęp do źródeł. Ambasada ma mi pomagać. To może się przydać. Już dzwoniłam do Petera do Kanady. Ma się dowiedzieć, co to jest Treadstone. Niepotrzebnie. Chcę ci pomóc. Najpierw miałam wobec ciebie dług wdzięczności, ale widzę, że nie jesteś mordercą. Potrafisz zabijać, ale nie jesteś mordercą. Naprawdę w to wierzę. Pozwól mi sobie pomóc. Obejmij mnie. Potrzebuję tego. Nawet jeżeli tylko dziś. Muszę zapomnieć o tej całej przemocy. Obracam się na wietrze. Kręcę się wokół. Jest ogień. Kobieta. Dziecko. Piękne dziecko. Burning.
Czuję się za nich odpowiedzialny. Może nie będę mógł tego znieść. Sam nie wiem. Wiesz, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, było coś w twoich oczach. Nie wiem. Jakaś dobroć. Wiem, że nie zrobiłbyś czegoś naprawdę podłego. Co powiedział? Treadstone to tajny wydział CIA. Sama góra. CIA? To pewna informacja? Ma kolegę w Waszyngtonie, w rządzie. Wściekł się, jak się dowiedział, że Peter w ogóle wie o Treadstone. I leci do Petera do Kanady. Wracasz teraz? Jak załatwimy w banku? Otwierają za godzinę. Chodźmy na Sorbonę, zobaczymy, czy artykuły o zamordowaniu Lelanda coś mi przypomną. Czekaj. Co? Patrz. To ty. Dlaczego ja tam byłem? Znam ich. Ambasador Leland, wywiad marynarki amerykańskiej. Tego widziałem. Widziałem go w telewizji. Znam go. Nie pamiętam, jak się nazywa. Jest ważny i czuję, że jest mi bliski. Jak on się nazywa? Nie napisali, kto to. O tobie też nic nie ma. To pogrzeb syna generała Villiersa. Znowu Carlos. Carlos, poszukiwany za zamordowanie ambasadora Lelanda. Lelanda zabito strzałem w gardło. To znak firmowy Carlosa. Zawsze zabija strzałem w gardło. I ja tak zabiłem Czernaka.
som obiskom. Here comes better Tim Dewey. Are your days comfortable? Jak życie? Kończy się, ale dobrze. But they are made comfortable. Good. What is the report? Jakie wieści z Zurichu? Born zniknął. Uważają, że ona jest z nim. Disappeared. Zniknął. Where was Koenig? A gdzie był Koenig? Ma 12 ludzi. 4 nie żyją. Koenig powiedział, że Born przesłał pieniądze do Paryża. Szuka mnie. Dajcie do banku kogoś, kto go rozpozna. Jak się uda, złapać najpierw kobietę i przywieźć ją tu. Dobrze. Mój numer jest 46 78 225. Mam, zaczynamy. Ostatnio przekazałem ze Szwajcarii sporą sumę do waszego banku. Chciałbym sprawdzić, czy już dotarła. Połączę pana z wydziałem zagranicznym. Przekazałem około 7 milionów dolarów do waszego banku. Chciałbym wiedzieć, czy pieniądze doszły. Czy mi pan pomoże, czy również odeślę do innego działu? Jak się pan nazywa? Oczywiście, że się panem zajmę. Nazywam się Pierre Dalmacorn. Jak pan się nazywa? Born, Jason Born. Pieniądze przesłano z Gemeinschaft Bank w Zurichu. Czy dotarły? Nasze transakcje są tajne. Nie mogę panu powiedzieć przez telefon. Bardzo mi się śpieszy. Wyjeżdżam z Paryża i... Mógłby pan do nas wpaść? Chyba muszę. Gdzie jest pana pokój? Chciałbym zobaczyć wszystkie dokumenty. Z tyłu budynku, pierwsze piętro na prawo. Te telefony. Ja pana słyszę. Nic nie słyszę. Nazywa się Dalmacorn. Biuro na parterze na wprost i na prawo.
Mój numer jest 46 78 225. Mam, zaczynamy. Ostatnio przekazałem ze Szwajcarii sporą sumę do waszego banku. Chciałbym sprawdzić, czy już dotarła. Połączę pana z wydziałem zagranicznym. Przekazałem około 7 milionów dolarów do waszego banku. Chciałbym wiedzieć, czy pieniądze doszły. Czy mi pan pomoże, czy również odeślę do innego działu? Jak się pan nazywa? Oczywiście, że się panem zajmę. Nazywam się Pierre Dalmacorne. Jak pan się nazywa? Bourne, Jason Bourne. Pieniądze przesłano z Gemeinschaft Bank w Zurichu. Czy dotarły? Nasze transakcje są tajne. Nie mogę panu powiedzieć przez telefon. Bardzo mi się śpieszy. Wyjeżdżam z Paryża i... Mógłby pan do nas wpaść? Chyba muszę. Gdzie jest pana pokój? Chciałbym zobaczyć wszystkie dokumenty. Z tyłu budynku. Pierwsze piętro na prawo. Te telefony. Ja pana słyszę. Nic nie słyszę. Nazywa się Dalmacorne. Biuro na parterze na wprost i na prawo. Przyszedł ten, co chciał mnie zabić. Widział cię? Nie. Odwróć się twarzą do ściany. Nie ruszaj się. Powieś teraz słuchawkę. Pozbędę się go i zadzwonię do ciebie. Jason, jestem przerażona. Powieś słuchawkę i nie ruszaj się. Poproszę biuro pana Dalmacorne. Wydział zagraniczny, słucham. Chciałbym mówić z panem Dalmacorne. Mówi Jason Bourne. Szybciej, szybciej. Zdaje się, że mamy kłopoty z telefonami. Zmieniłem plany. Muszę natychmiast lecieć do Londynu. Jadę zaraz na lotnisko. Proszę mieć papiery gotowe. Odezwę się natychmiast po powrocie z Londynu. Czeka taksówka, muszę lecieć. Nie ruszaj się. Ten bydlak zaraz wybiegnie z banku. Może ja wcześniej wybiegnę. Nie ruszaj się. Trzęsę się. Są na lotnisku. Może Dalmacorne wyszedł tyłem. To on. Trzymaj się. Wracaj do pensjonatu. Jestem Jason Bourne. Pańscy znajomi pewnie biegają po lotnisku ciekawi, dlaczego ich pan tam wysłał. Zrobiłem, jak mi kazano, trzymałem się instrukcji, przysięgam.
O instrukcję mi chodzi. Jakie, skąd? Niech się pan nie martwi. Mogę stracić pracę albo życie. Nie ze mną powinien pan mówić. A z kim? Z właścicielem banku. To on zawiera układ z bankiem w Zurichu. Instrukcje przyszły z Zurichu? Tak. Od Koeniga? Możliwe. Jaka umowa została zawarta? Nie dopuszczają mnie do takich informacji. No, nie wiem, tylko bez kantów. Nie musi mnie pan straszyć. Jest pan bogaty. Można mnie przekupić. Ile? Pańskie konto ma fiche confidentiel. Co ma? Zapieczętowany zestaw instrukcji, które trzeba wypełnić, jeśli pieniądze są wypłacane lub wpłacane. Jakie to były instrukcje? Numer telefonu, pod który należało zadzwonić. Jaki numer? Nie pamiętam, tylko raz go widziałem. Pamiętasz? Telefon w Nowym Jorku? Nie, tu, w Paryżu. Na początku był numer nowojorski, ale potem zastąpiono go paryskim. Z kim pan rozmawiał? Mając taką instrukcję, nie wolno pytać. To prawda. Odebrała kobieta. Powiedziała, że jest pan niebezpieczny. Spytałem, czy zawiadomić Sureté i Interpol. Powiedziała, że panem zajmuje się kto inny. Miałem pana zatrzymać w biurze, a ona miała przysłać kogoś, kto by pana zidentyfikował. To bardzo cenna informacja. Telefon byłby cenniejszy. Pięćdziesiąt tysięcy. To straszne. Tak samo jak zabójstwo ambasadora Lilanda. Wie pan, kim jestem? Bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Wie pan więcej. Gadaj pan, albo zabiję. Wiem jeszcze coś. Co? 50 000. Zapłacę ci twoim życiem. Na ten telefon jest w sklepie na Saint-Honoré. Nazywa się Bergeron. Chodź, idziemy. Przebiorę się, zadzwoń do Petera. Tu Marie Saint-Jacques. Czy jest Peter? Co? What? When? Kiedy? Rozmawiałam z nim jeszcze rano. God. What? Co się stało? Zabili go. Pojechał na lotnisko po tego faceta z Waszyngtonu. Jak nie wrócił do pracy, sekretarka zadzwoniła na lotnisko. Znaleźli jego ciało w tunelu na parkingu. Twoje ukochane Treadstone, to mordercy. Poprosił ich o pomoc, a oni go zabili. Twoi ludzie, mordercy. Calm down. Let me go. Let me go. Stop, Marie. No, I can't be a part of this. I don't want to be a part of it. Marie. Thank you.
Panowie, prezydent chce wiedzieć, co tu się dzieje. Peter White z kanadyjskiego Departamentu Skarbu zadzwonił do znajomego w Waszyngtonie, zadał pytanie o Treadstone i zginął. Zabiliście go, bo was ujawnił? A może to Carlos? Moim zdaniem to Born. Born? Pan jest również przekonany, że to on zabił Lelanda? Tak. Sam albo z Carlosem. A pan, Abbott? Zdaje się, że mamy różne zdania na ten temat. A pan nie jest przekonany. Fakty są takie. Born był w Marsylii tuż przed morderstwem. To nie znaczy, że on zabił Lelanda. Może dostał cynk, że będzie próba morderstwa. To również nie znaczy, że on zabił. Może chciał temu zapobiec. Po Marsylii zniknął. Potem pojawił się w Zurichu, wziął 7 milionów z konta Treadstone, zabił Czernaka, który pracował dla nas od zawsze, porwał tę Kanadyjkę i zniknął. To są również fakty. Leland i Czernak dostali strzał w gardło. Czy to coś oznacza? To znak Carlosa. Born był wytrenowany, by myśleć, działać i zabijać jak Carlos. On nie zabijał, ratował ludzi, kiedy działał. Przypisywał sobie zabójstwa, ale nie zabijał. Albo tylko tak udawał. Born miał dostać Carlosa. Interpol usiłuje go dostać od 20 lat. Żydzi również. Carlos rządzi wielką siecią organizacji terrorystycznych. Nikt nie wie, gdzie ma bazę. Zdecydowaliśmy pokonać go jego własną bronią. Wprowadziliśmy swojego mordercę. To chyba żarty. W założeniach nasz człowiek miał sobie przypisywać morderstwa Carlosa i zmyślać inne. To by doprowadziło Carlosa do szału. Zrobiłby błąd, ujawnił się. Jest strasznie dumny. Takie były założenia. A w praktyce Born stał się tym, kogo miał udawać. Mordercą doskonałym. To możliwe? Dowody przeciwko Bornowi są poważne. Moim zdaniem musimy go eliminować. Ty, David Elliot, wierzycie, że jest niewinny. Generał Conklin, pan Gillette uważają, że jest winny. Jak to rozwiążemy? Proponuję wysłać mu sygnał. Puścimy w gazecie artykuł o tej Kanadyjce. Jak się zgłosi, przesłuchamy go. Jak nie, będziemy wiedzieli, co się stało. Meg? I co teraz? Pojadę do tego sklepu na Saint-Honoré, Bergeron. Zabiją cię, jak się tam pojawisz. Spóźnisz się na samolot. Szkoda, że go zabili.
Może pani to przetłumaczyć? Oczywiście. Czego pan sobie życzy? Chcę kupić prezent. Oglądać i wybierać można na górze. Zaprowadzę pana. Jeśli by pan sobie czegoś życzył, proszę mnie zawołać. Jestem Jacqueline Lavier, dyrektorka. Czy mogę w czymś pomóc? Dziękuję. Może mi je pan da? Dziękuję. Ma pan oko do dobrych sukienek. Moja dziewczyna ma oko do waszych sukienek. Może wybiorę jeszcze coś? Jeśli ma pani miejsce, gdzie mógłbym usiąść i się czegoś napić, to może mi pani wybrać całą szafę. Miałem straszny lot. Może w moim biurze? Nie jest szczególnie eleganckie, ale jest na czym usiąść i jest masa whisky. Że też się wcześniej nie mogliśmy spotkać. Czy pani może przyjść do miary? Nie, jest już na Rivierze, ale rozmiar 6 będzie pewnie pasował. No wie pan, pewnie? Wstyd. Tak, to ja mogę robić zakupy. Cała przyjemność po mojej stronie, panie Briggs, Charlie Briggs. Z jaką sumą chciałby się pan rozstać? Nie więcej niż 12 tysięcy. Do zobaczenia. Proszę się czuć jak u siebie. Come in. Marie! Incredible. Nie wierzę. Dzięki Bogu, uciekłaś. Słyszałeś o Peterze? Co się stało? Rano się dowiedzieliśmy. Straszne. Ale ty jesteś bezpieczna. Tak się baliśmy. Alice? Powiedz ambasadorowi, że Marie Saint-Jacques jest u mnie. Mamy go. Jak to mamy go? Kogo mamy? Borna, oczywiście. Chyba będziesz z nami współpracować. Współpracować? Jak to? Musimy go znaleźć. Szuka go cała policja w Europie. To międzynarodowy morderca, jeden z najniebezpieczniejszych ludzi na świecie. Wiesz, gdzie był, jakie ma plany? Ambasador prosi pana do siebie. Już idę. Zaraz wracam. A jak go złapiecie, to co? To jest morderca. Wcześniej czy później złapiemy go albo zabijemy. Zaczekaj tu. Wracaj. Za nią. Tak, jestem pewien.
Byłem razem z nim w Laosie. Operacja Meduza. To najzimniejszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej nieobliczalny człowiek, jakiego znam. Pani Angeliko, to jest Bourne, to pewne. Nie mogłem się pomylić. Wszystkich nas wyszkolono na morderców, ale on zabija, bo to lubi. Doskonały obiad, dziękuję. Proszę mi mówić po imieniu. Z tego co wiem, zna pani człowieka, którego chciałbym zatrudnić. To Jason Bourne. Niech się pani nie denerwuje, chcę jedynie informacji. Nic nie wiem, nie wiem o czym pan mówi. Czyżby? Tyle, że pani telefon jest na jego fiche confidentielle w banku. To kłamstwo. Nic pan nie wie. Wiem tyle, że mogę zdradzić Koeniga w Zurichu, Darmakorta i panią. Oczywiście wie pani, żeby panią natychmiast zlikwidowano. Pan jest nienormalny. Jakby pan zniszczył kogokolwiek z miejsca, by pana zabili. On ma ludzi wszędzie. Zabiliby pana na ulicy. Jaki jest ten Bourne? Słyszał pan, że Bourne przyrównuje się do Carlosa? Słyszałem, że to ta sama osoba. To Bourne już nawet twierdzi, że jest Carlosem? A to nieprawda? Bourne to pozer. Pracuje sam. A Carlos jest tak silny, bo ma niezliczonych informatorów. Za dużo ludzi. Wszyscy ślepi. Ślepi? Powiem wprost. Od 15 lat z nim współpracuję, a jeszcze nigdy nie spotkałam kogoś, kto by wiedział, gdzie go szukać. A co pani wie o Bournie? Amerykanin. Kiedy przyjechał do Europy? Na teren Carlosa. 3 lata temu. Najpierw działał w Azji. Pierwsze było morderstwo ambasadora w Mulmanie. 2 dni później zabito polityka japońskiego w Tokio. A tydzień później w Hongkongu wyleciał w powietrze wydawca gazety. Za tym wszystkim Bourne. Carlos rozumiał to, czego my nie podejrzewaliśmy. Że Bourne rzucił wezwanie, że zaczyna działać w Europie i chce zniszczyć Carlosa. Kalkuta, Oman, Sheikh Mustafa Kalik. To kłamstwo, nieprawda. Bourne nieraz poniósł klęskę. Przyjmował za dużo zleceń naraz. Ale zawsze, jak mu się nie udało, robił coś spektakularnego. Wybierał jakąś znaną figurę i zabijał. Dlaczego Bourne chce zniszczyć Carlosa? Bo sam chce zostać Carlosem. Żyjesz. Co tu robisz? Oni też cię szukają. Kanadyjczycy? Wszyscy. I jeżeli nie mogą cię złapać, mają cię zabić. Za tym wszystkim stoi Carlos. Dla nich jesteś mordercą. Pytali, gdzie cię widziałam ostatni raz i jakie masz plany. Co im powiedziałaś? Nic.
Uciekłam. Zdałam sobie sprawę, że cię kocham. Zwolnij trochę. Dokąd idziemy? Nie możemy tu zostać. Kanadyjska ekonomistka poszukiwana w związku z morderstwami. Jesteśmy. Za stary jestem na to. Ja też. Zaczekaj z tyłu, Kenny. Zaraz zejdę. Nabiorę benzyny. David Abbott. Legenda wywiadu. Twórca Treadstone 71. A kobieta? Meg. Właścicielka domu. Razem z mężem działała w Jugosławii. On jest żeglarzem. A, żeglarz. Jak wejdziemy? Może pomówmy o interesach. 500 000 to za mało. Carlos sprzeda dokumenty za parę milionów. Nie radzę się targować. Jak chce pan współpracować, to nie radzę. Ten artykuł był sygnałem, miał się zgłosić. Nie dał znaku. Musimy go zlikwidować jak najszybciej. Upłynęły dopiero 24 godziny. Może dajmy mu jeszcze jeden dzień. Każdy dzień zwłoki to zagrożenie dla całego wywiadu. Nie ma wyboru, musimy go zlikwidować. Muszę jechać. Dajcie mi jeszcze 24 godziny. Ktoś jedzie na lotnisko? Odprowadzę cię. Nie trzeba, wyjdę tyłem. Samochód czeka. Pojadę z tobą. Chodźmy. Samochód jest z tyłu. A Abbott? Nie było go? Jest tylne wyjście. Idiota, gdzie są akta? Teczka Borna.
Flint, his fingerprints. Nałóż jego odciski. Wiem, co mam robić. Idziemy. To wszystko. To mi powiedziała Jacqueline Levier. Wszystko znajome. Nazwiska, zdarzenia, miasta, zabójstwa. Wszystko pasuje. Wszystko było znajome. To była prawda. Była. Myliliśmy się, nie rozumiesz? Ryzykowałeś dla mnie życiem, nim mnie poznałeś. Morderca by tego nie zrobił. A nawet jeśli, to teraz jesteś kimś innym. Czy możesz to przyjąć i z tym żyć? Tak. Ale sam. Bez ciebie. Tak zdecydowałeś? Tak musi być. I teraz znikniesz jak bohater, a ja będę mogła wrócić do pracy z nienaruszoną opinią. No właśnie. Dziękuję, ale co ty sobie właściwie wyobrażasz? Co? Co ty sobie wyobrażasz? Że zabijam za pieniądze. Cały świat chce mnie zabić. Kanadyjczycy, Carlos chce mi strzelić w gardło. Pomyśl chwilę, jak długo możemy uciekać, nim ktoś nas dopadnie. Uśmiecha ci się taki koniec? Nie, wolę zgnić w więzieniu w Szwajcarii za coś, czego nie zrobiłam. To mogę załatwić, żadna sprawa. Jak? Co za różnica? Przyznam się. Nie wiem, może coś innego. Ale ty masz mieć normalne życie. Właśnie o tym mówię. Jesteś przekonany, że jesteś mordercą, a chcesz zrobić coś, czego prawdziwy morderca nigdy by nie zrobił. Jestem płatnym mordercą. Może byłeś, teraz nie jesteś. Kocham cię, ale nie jestem dzieckiem. Nie wiem, kim byłeś i jakie zbrodnie popełniłeś. Ale nie jesteś tym, za kogo się uważasz. Znam siebie. Wiem, że nie pokochałabym złego człowieka. Kocham cię, jakim jesteś teraz. Idiotka, mogę ci pomóc. Ty mnie nie. Daj spokój. Czekaj. Co? To wszystko jest złudzeniem. Wydaje ci się, że byłeś mordercą, że popełniłeś te zbrodnie. Pamiętam je. Poczekaj, a może wprowadzono to do twojej pamięci, tak jak udowodniono, że to ja mordowałam w Zurichu. Nie wiesz, kiedy straciłeś pamięć. A skąd te obrazy pełne przemocy, brutalne wspomnienia? Może pamiętasz to, co ci powtarzano? Nieustanne powtórzenia, zdjęcia, nagrania. Za dobrze zabijam, a nie chcę. Tu chodzi o całe życie, nasze życie. Myślisz, czujesz? To się zastanów.
Popatrz na mnie i powiedz, że przemyślałeś wszystko i że jesteś pewien, że to ty jesteś mordercą. Ale jak masz wątpliwości, zostań ze mną, pomogę ci. I kochaj mnie. Kochaj mnie. Fachowcy od odcisków przeszukali Treadstone. Nie powiedziałem im, czego szukamy. Mieli tylko wszystko sprawdzić. Dałem im 37 osób, których odciski znamy. Nigdzie żadnych odcisków, tylko na jednym zbitym kieliszku. No i czyje to były odciski? Burna. To pewne? Dostał sygnał, że ma się zgłosić. A zamiast tego zniszczył Treadstone. Trzeba czegoś więcej? No to co? Likwidujemy go? To bez sensu. Ten numer, który znalazłem w sklepie, to telefon jednego z najbardziej szanowanych ludzi we Francji. Czyj? Generała François Villiers. Niemożliwe. Na zdjęciu byłeś na pogrzebie jego syna. To bohater II wojny światowej. A teraz członek rządu. Jak on może być powiązany z Carlosem? Zerwał z De Gaulle'em? Przez cięcia w budżecie wojskowym. To militarysta. No i już mamy związek. Carlos zabił Lilanda, bo ten dążył do oczyszczenia basenu Morza Śródziemnego z broni atomowej. Wystarczy. Niemożliwe. Mam jego adres. Jedziemy. To klient, Angelico, zwykły klient. Kupował ubrania dla kochanki. Powiedział, że chce, żeby Bourne uwolnił go od konkurencji. Nic więcej. To był Bourne. I pytał o własne morderstwo, o siebie, o swój stosunek do Carlosa? Bez sensu. Co mu powiedziałaś? Nic, nic. Jak długo był sam w twoim biurze? Nie był, przysięgam. D'Anjou powiedział, kłamał. Trzymasz mój numer w swoim biurze? Skąd? Jeszcze nie oszalałam. Spóźnimy się na spotkanie. Dokąd jedziemy? Pora, żebyś poznała Carlosa. To Jackie, dyrektorka sklepu z sukienkami. Ta druga była na pogrzebie syna Villiers. Pamiętam ze zdjęcia. No to mamy dowód, że Villiers jest w to zamieszany.
Co się stało? Zrób, jak ci teraz powiem. Jak wyjdę, przesiądź się na moje miejsce i zapal silnik. Drive ahead. Jason. Once I'm inside. Jak wejdę, natychmiast odjedź. Czy ksiądz mówi po angielsku? Przed chwilą weszły tu dwie kobiety. Młodsza w czerwonej sukience, starsza miała krótkie czarne włosy. Tak, młodsza przyprowadziła ją do spowiedzi. Czy ksiądz ją spowiadał? Nie, przyjechał do nas zakonnik z Hiszpanii. Muszę ją znaleźć, miał miejsce wypadek. Była w drugim konfesjonale, może jeszcze tam jest. Brat Manuel już wyszedł.
No. Nic się panu nie stało? Niech pan wsiada do wozu. O co chodzi? Kim pan jest? Musimy porozmawiać. Zastrzelę pana. Niech pan strzela i zrobią to, bo jest pan człowiekiem Carlosa. Zabiję cię. Więc nie pracuje pan dla Carlosa? Bandyta, tak czy nie? Nie. Jak pan śmie, Carlos zabił mojego syna. Wysadził go w powietrze, ale pański telefon jest w jego paryskim biurze. Niemożliwe. Pan nie wie, co mówi. Sam go tam znalazłem. Kim pan jest? Nieważne. Jak to nieważne? Łapie mnie pan w środku nocy na drodze, grozi mi pistoletem, oskarża o rzeczy tak ohydne, że chętnie bym pana zabił i ja mam panu wierzyć na słowo? Dlaczego? Bo mówię prawdę. Skoro nienawidzi pan Carlosa, niech nam pan pomoże. General! General, wait! Idziemy jego śladem z Zurychu. Trafiliśmy do banku, gdzie był numer telefonu sklepu Bergeron. A tam znalazłem pański numer schowany, ale znalazłem. Musi być jakieś wytłumaczenie. Nie ma. Czy telefon sam pan odbiera w domu? Na ogół służąca. Jest u nas od wojny. Albo żona lub mój adiutant. Od jak dawna ma pan tego adiutanta? Jest ze mną od wieków. Darzę go pełnym zaufaniem. Cezar też tak mówił o Brutusie. U mnie w domu nie ma zdrajcy. Obawiam się, że niestety jest. Dlaczego mam panu wierzyć? Udowodnię wszystko. Pojedźmy do pana, porozmawiam ze służbą. Generale, prosimy. Dobrze, porozmawiamy z żoną. Zobaczycie, że to pomyłka. Zaparkuj i pojedziemy z nim. Niech pan nie podjeżdża pod dom. Zna pan tego człowieka? Tak, żona mnie z nim poznała. Nazywa się D'Anjou. Pracuje dla Carlosa. Skąd pan wie? Widziałem go w sklepie, który jest przykrywką Carlosa. Ta kobieta też pracuje dla Carlosa. Czy to służąca? To moja żona. Kiedy stary człowiek bierze sobie piękną, młodą kobietę, pewne sprawy są oczywiste. Ona jest finansowo niezależna, zdobywa pozycję, a on może udowodnić, że jeszcze jest sprawny. Ale pytania pojawiają się codziennie. Czy ona pragnie młodszego? Kiedy sobie weźmie kochankę? A jak weźmie, czy zrobi to dyskretnie? Ale tego się nie spodziewałem. To nie do zniesienia. Czy ona pracowała dla niego od samego początku? Czy maczała palce w zabójstwie mojego syna? Jak pan myśli? Mam dostęp do tajnych dokumentów dotyczących nuklearnego bezpieczeństwa państwa. Military, nuclear, the security of France. Tylko pięciu ludzi ma do nich dostęp i cały czas był przeciek. A to Moskwa coś wiedziała, a to Waszyngton albo Bejrut. Chyba nie rozmawia pan o tych sprawach z żoną. Skąd? Ale przynoszę papiery do domu. Trzymam je w sejfie. Drugi klucz ma tylko ona, trzyma tam klejnoty.
for her jewels. She went in the morning for... Na pogrzebie była ubrana na czarno, bardzo elegancka. Ale jeśli macie rację, to brała udział w jego morderstwie. Zdradziła Francję. Wiem, co muszę zrobić. Generale, niech pan zapomni o dumie, a pomyśli o swoim synu. Musi pan dostać prawdziwego mordercę, nie wspólników. W końcu dostanie pan wszystkich. Niech się pan z nią później rozprawi. Niech pomoże nam dotrzeć do Carlosa. Wykorzystajmy ją, żeby go wyciągnąć z kryjówki. Kim pan jest? Słyszał pan o Treadstone CIA? O tym nie mogę nic powiedzieć. Musimy dotrzeć do kogoś w Treadstone, komu możemy zaufać. Ktoś zupełnie pewny, tylko nazwisko, nic więcej. Abbott. Abbott. David Abbott. Jemu możecie zaufać. He is a man you can trust. Dążu, słucham. Tu Jason Bourne. Jackie nie żyje. Ty jesteś następny. To byłaby przysługa. Możesz sprawdzić w kościele Najświętszego Sakramentu. Potem spotkamy się, a ja dostanę strzał w szyję. Chcę tylko informacji. Zapłacę ci tyle, że wyjedziesz z Francji i będziesz sobie spokojnie żył. Spotkamy się na Trocadero w południe na postoju taksówek. Jak chcesz żyć, przyjdź. Jedziemy. To Jean-Pierre, człowiek Carlosa. Sam go używałem. Nie strzelajcie, nic nie zrobiłem. Gdzie on jest? Je
save my life. Dlaczego uratowałeś mi życie? Żeby cię teraz zabić. Czego chcesz? Co żona Villiers robi w organizacji? Don't you? Została kochanką Carlosa, jak miała 13 lat. Żona Villiers? Dzięki niej Carlos ma dostęp nie tylko do tajnych akt, ale i do akt na swój temat. Czy Villiers też z nim współpracuje? Co Carlos wie o mnie? Nie jestem u źródła. Co słyszałeś? To, co wszyscy. Doszły plotki z Saigonu, że Jason Bourne, najgroźniejszy człowiek południowo-wschodniej Azji, zaczął współpracować z CIA i że dostaje za to straszne pieniądze. Co miałem robić? Co Carlos myśli, że robię? Doprowadzasz go do szału, przypisując sobie jego robotę nieustannymi wyzwaniami. A ty co myślisz? Co za różnica? Znasz mnie? Nie jesteś tym Jasonem Bourne, którego znałem. To kim jestem? Nie wiem. Zmieniono ci twarz, byś był podobny do Bourne'a. Ale nie jesteś nim. To bezlitosny morderca. Nie wiem nic więcej. Jeśli odejdę, zabijesz mnie? Nie. Co powiedział Danżu? Miałam rację? Tak. Jeszcze wiele nie wiem, ale nie jestem Bourne. Nie jestem mordercą. No to możemy zadzwonić do ambasady. Pomogą nam. I co im powiem? Tu Bourne. To nie jest moje prawdziwe nazwisko, ale nie mogę sobie przypomnieć prawdziwego. Straciłem pamięć gdzieś w okolicach Marsylii. Co mam im powiedzieć? Prawdę. Jaką? Porozum się z tym doktorem, który cię uratował. Ma chyba twoją kartę. Washburn? To alkoholik, nie ma żadnych kart. Nikt mu nie uwierzy. Dlaczego nie spróbujesz? Przecież chcesz dowiedzieć się prawdy. A może Amerykanie też chcą mnie zabić? Muszę uważać. Villiers powiedział, że możesz zaufać Abbottowi. David Abbott z Treadstone. Bourne porozumiał się z ambasadą w Paryżu. Chce się spotkać. Całe szczęście. To na pewno on? Nie zna hasła, ale chłopcy uważają, że to on. Zdążymy na Concorde? Samochód czeka. Powiedziałem, żeby dzwonił, ale niech nie przychodzi, dopóki my się nie zjawimy. Dzwoni co godzinę, z różnych telefonów. Wiemy z jakich? Nie. W Paryżu jest co najmniej 6 agentów z telefonami na podsłuchu. Jakby zdradził, na pewno od któregoś zadzwoni. Wtedy się dowiemy. Chcę z nim pogadać. Ten sukinsyn zniszczył Treadstone. Spotkam się z nim sam na sam. On jest niebezpieczny. Nie dla mnie. No, nie wiem. Zrobimy tak, jak ja chcę. Abbott przyjechał? Spotkam się z nim na cmentarzu pod Paryżem. To ma mnie uspokoić. Już tam byłem kiedyś. Pogrzeb syna Villiers był właśnie tam. Ten, co był w gazecie. Wyznaczając spotkanie właśnie tam, Abbott chce zyskać moje zaufanie. Idę z tobą. Mówię poważnie. Nie możesz. Jeżeli coś się stanie, pójdziesz do Villiers, a on już na rozrabia. Poczekaj do świtu. Przestań.
Kim pan jest? Znasz mnie przecież. Jestem generał brygady Alex Conklin. Powiedziałem Abbott. Nikt inny. Gdzie jest Abbott? Chcesz go zabić jak całą resztę? O czym pan mówi? Znaleziono twoje odciski palców. Zabiłeś wszystkich. Meg, żeglarza, Eliota Stevensa. Woleliby umrzeć niż przejść na stronę Carlosa jak ty. To nieprawda. Carlos poluje na mnie. Sukinson. Gillette, zabij go. Pan jest Abbott? Nie znasz mnie? Nie. Carlos chciał mnie zabić w Marsylii. Straciłem pamięć. O Boże. Nic nie pamiętasz? Prawie nic. To wszystko tłumaczy. Wierzy mi pan? Tak. Zabiłem tego, który do pana strzelał. To Gillette, to on zdradził. Strzelał do mnie na Trocadero. Przekonał Conklina, że zdradziłeś. Mnie prawie też. Kim jestem? Nazywasz się David Webb. Imię masz po mnie. Jestem David Abbott. Wychowałem się razem z twoim ojcem. Studia, służba dyplomatyczna. Umarł, jak miałeś 7 lat. Ja nie miałem dzieci. Wszystko robiliśmy razem. Narty, tenis, rozmowy o historii i ryby. Przede wszystkim ryby. A CIA, Treadstone? Poszedłeś niestety w moje ślady. Carlosa nikt nie mógł dopaść, a on wybijał zachodnich dyplomatów jak kaczki. Rozpłynął się, zniknął. Wtedy wymyśliliśmy plan, żeby go wyciągnąć z ukrycia. Tożsamość Borna. Może przejdziemy dalej. A prawdziwy Jason Bourne, kim był? Straszny facet. Zabijał dla sportu. I bez różnicy, człowiek czy szczur. Uwielbiał oglądać śmierć. Co się z nim stało? Przestaliśmy go kontrolować. Kiedy byłeś już po operacji plastycznej i przeszedłeś szkolenie, zlikwidowaliśmy go po cichu. Zabiliście swojego człowieka. Żeby dostać Carlosa, potrzebny był ktoś taki jak Bourne, ale zaufany i normalny. Normalny? Celem było zabicie Carlosa, a nie bilet do nieba. Chcę usiąść. Nie dam ci tu umrzeć. Za późno. Nieprawda, nic ci nie będzie. Oprzyj mnie o drzewo. Potrafiłeś zarzucić wędkę, siedząc w łódce pod wierzbą. Miałeś tylko kilka centymetrów luzu pomiędzy gałęziami a wodą. Przyjeżdżali patrzeć, jak to robisz. Miałeś psa. Czarny labrador, Elvis. Tak. To prawda. Zapomniałbym. Wszystko o twoim dzieciństwie jest w domu na 71. ulicy w Nowym Jorku. Dom Treadstone, trzecie piętro. W twoim pokoju są wszystkie odpowiedzi. Wszystko.
Zawiozę cię do szpitala. Nie. Chcę tu umrzeć. Zabij Carlosa. Zabiję. Wybacz mi. Nazywam się David Webb. To była pułapka. Byli przekonani, że zdradziłem. Dlaczego chcieli cię zabić? Uważają, że byłem w zeszły piątek w Nowym Jorku i wszystkich tam pozabijałem. Ale możesz udowodnić, że byłeś tu. Nie uwierzą. A Abbott? Nie było go tam? Zabili go. Tylko Carlos mógł to obmyślić. Odciął nas od wszystkich. Nikt nam nie uwierzy. Musimy im doprowadzić Carlosa. Jak? Muszę pogadać z żoną Villiers. To nasz jedyny kontakt z Carlosem. Co pan zrobił? Przyznała się do wszystkiego. Była jego dziwką. Nie miałem wyboru. Zniszczyła mojego syna, moją reputację, nazwisko. Całe życie służyłem Francji. Ona to zniszczyła. I co, zabije się pan teraz? Kiedy nie będę żył, nikt nie będzie pytał. Będą tylko szepty morderców i złodziei. I w końcu Carlos zabije i pana, a nawet nie zmarnował jednej kuli. Cudownie. Nie zgadzam się na nic. Na nic. Carlos wygra. Angelika wygra. Pan przegrywa. Nazwisko, reputację, życie syna. Wszystko. Łatwiej wsadzić lufę w usta i się zabić. Tak, to prostsze. To łatwiejsze niż walka, zwłaszcza gdy nie jest łatwo. My dwaj przeciwko wszystkim. Nie mogę. Wiem. Wiem. Niech się pan położy obok tej dziwki i niech pan umrze. Z Carlosem nie może się pan mierzyć. Głupi, stary człowiek. Nie jednego zabiłem. Dobra myśl. Niech mnie pan zabije. Carlos będzie miał czyste pole. No niech pan strzela. Carlos wydał rozkaz. Żołnierzu, zabij mnie. Co mam zrobić? Załatwić paszporty dyplomatyczne dla mnie i dla Marii. Na jutro rano. Niech Carlos przyjedzie za mną do Nowego Jorku. Tylko tak mamy szansę na przeżycie. Carlos? Carlos? Jak? Niech ją pan wsadzi do samochodu i czeka.
Znajdą ją i zawiozą do niego. A on zjawi się w Treadstone, by pana zabić. Co chodzi? Jestem obywatelką kanadyjską. Jestem senator Crawford. Wiemy, że Bourne przyleciał do Nowego Jorku kilka godzin temu. Jest zamieszany w parę zabójstw. Gdzie on jest? Chce złapać Carlosa, o ile go wcześniej nie zabijecie. Może lepiej mu pomóżcie. Pomóc mu? Może posłuchajcie, co chcę wam powiedzieć. Nie jest mordercą. Nie jest. Może porozmawiajmy. Gdzie stanąć? Za rogiem. Przeprowadzki Müllera. Mówi Szumak. Nazywam się Johnson. Mam kłopot. Może mi pan pomoże? Spróbuję. Właśnie przyjechałem przed dom znajomego, który zmarł jakiś czas temu. Miałem odebrać coś, co mu pożyczyłem, ale jedna z waszych ciężarówek stoi przed domem. Mógłbym załatwić to przez adwokata, ale to rzecz w sumie bez wartości. Co to? Wędka. Ale ma taki stary kołowrotek, który się nie zacina co 5 minut. Tak, nie robię już teraz takich. Wiem, w której to jest szafie. Wędka? Niech pan znajdzie tam Dugana i powie mu, że ja pana przysyłam. Dugan, tak? Dziękuję. Jakby się stawiał, niech pan do mnie zadzwoni. Dlaczego nie może tu podejść? Mogłabym stać na rogu i czytać gazetę. Gdybyście oboje byli razem, Carlos miałby 2 cele. Nie mogę na to pozwolić. Gdzie jest Dugan? A jak myślisz? Siedzi w fotelu. Palcem nie ruszy, to urzędnik. Przysłał mnie Szumak. Powiedział, że potrzebujecie ludzi. Drugie piętro. Jesteś z Shape Up? Tak. Wszędzie go widzę. Nie uda się.
What do you see? Co pani widzi? I don't know. Nie wiem, nie jestem pewna. Niech mnie pan wypuści. Nie mogę. Potrafiłeś zarzucić wędkę, siedząc w łódce pod wierzbą. Czytaj, czytaj co się da, a zwłaszcza historię. Jaki piękny prezent. Postawimy to na kominku. Ty, głupi, co ty tu robisz? Pan jest Dugan? A ty? Jestem z Shape Up. Powiedzieli, że potrzebujecie ludzi. Nie potrzebuję. Schody i tak są za wąskie. Wracaj do domu. Schumach mnie przysłał. Zacznij na górze. Znoś ciężkie drewniane meble, najcięższe. I bez gadania o przerwie na kawę, trzecie piętro.
Zabiję was. Już po wszystkim. Nie jesteśmy wrogami. Jesteście. Zabiję was. Nic mnie nie obchodzi. Wszyscy nie żyją. Jason! Odejdź. Nie żyją. Już po wszystkim. Just hold on. Nic nie mów. I love you. Kocham cię. I love you. Call an ambulance. Wezwijcie karetkę. David Abbott poświęcił życie swojej ojczyźnie, wolności, demokracji. Ofiary nie są dziś modne. Młodzi wierzą jedynie w pieniądze. Ale Abbott wierzył w odwagę, w wolność, w ideę. Walczył o to, co dobre i sprawiedliwe. Nieprawda, Davidzie. Zabiliśmy zbyt wielu. Nauczyłeś mnie, jak zachowywać się jak potwór, by zniszczyć potwora. Po drodze naprawdę zrobił się ze mnie potwór. Nauczyłeś mnie zabijać, tak jak grać w tenisa, umiejętnie i zimno, bez litości, bez zastanowienia. Dziś lecimy do Vermont. Podobno byłem nauczycielem. Będziemy łowić ryby. Może uda mi się wszystko poskładać do kupy. Zastanowię się, jaki byłem i jak ci wybaczyć. I sobie też. I może nauczę się znowu kochać. Wersja polska ITI Home Video. Tekst Mariusz Arno Jaworowski. Czytał Jarosław Łukomski.